mali artyści na dużej scenie. Wielkie emocje, duma i wzruszenie towarzyszyły dziadkom zebranym w sali kina Etiuda, którzy przyszli obejrzeć swoje najmłodsze pociechy. To już tak, człowiek w takiej euforii w ogóle, no, żeby tylko wszystko dobrze wyszło, to będzie fajnie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, jesteśmy dumni, że mamy takiego wnuczka. Duma jak zawsze, najbardziej, no chyba zrozumiałe. Czy to wnuczka, czy wnuczek duma? Wzruszyłem się, aż płakałem po prostu. Podziwu z dzieci nie ukrywali również rodzice. Jestem bardzo wzruszona. Dziś jesteśmy z babcią, tak? I z siostrą cioteczną. Przyszła oglądać, no bardzo jej się podoba. Ja ogólnie jestem z przedszkola zachwycona i z pani opiekunek bardzo. Dzień babci i dziadka to dla wszystkich wnuków niezwykle ważne kartki w kalendarzu. Ponadto wystawiony program artystyczny połączono z obchodami innego ważnego święta, jakim są walentynki. Dzieci noszą swoje babcie w serduszkach, więc wydaje mi się, że połączenie jest jak najbardziej trafne. Występy przed dużą publicznością to ogromne wyzwanie dla dzieci, jak i pedagogów. W przygotowania występów mocno zaangażowani są również rodzice i dziadkowie, którzy dodatkowo wspierają i motywują małych aktorów. W domu zawsze śpiewał sobie pioseneczki, te, które tam się uczyli, to w domu śpiewał. Dużo pracy kosztowało takiego malucha, żeby to w miarę było jakoś zgrabnie i rytmicznie. No, panie naprawdę się starają w tym przedszkolu. Na pewno musimy troszkę ćwiczyć wierszyczek, jak dostanie, ale ona chyba się nie stresuje, przynajmniej w domu, a na występy no pewnie swoje trema robi, ale nie jest źle. W domu się stresuje mniej, no wiadomo, przy wielu gościach jest to większy stres, ale panie na tyle motywują dzieci, że ten stres jest zniwelowany. Podopieczni dziewiętnastki z teatrem, muzyką i słowem mają styczność na co dzień. Opiekunki starają się rozwijać w dzieciach wszelkie pasje artystyczne, a występy są efektami tej pracy. Nie mamy problemów z przygotowaniem dzieci do tak dużej uroczystości. Bardzo często też powtarzamy niektóre nasze układy taneczne, albo je rozbudowujemy, albo coś dokładamy. W każdym razie nie sprawia nam to żadnych trudności. Występy na scenie to szansa na przełamanie nieśmiałości, nabycia pewności siebie oraz nowych umiejętności. Uczy to współdziałania z innymi w jednym miejscu i czasie dla wspólnego sukcesu, rozumianego jako udany występ. Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z ogólnoświatową organizacją UNICEF i pieniądze zebrane w tej akcji, w tej licytacji będą przekazane na rzecz głodujących dzieci w Afryce. Po występach dzieci rozpoczęła się licytacja charytatywna laleczek wykonanych przez dzieci, rodziców i dziadków. No jest to dla nich moment, gdzie mogą się zaprezentować, wszystkie swoje zdolności tutaj przedstawić. 8 oddziałów przedszkolnych, każdy występ w innej formie i układzie. Przygotowania i próby dały przepiękny efekt, który mogła podziwiać wypełniona po brzegi sala gości.